Drodzy Państwo, jest godzina 8.51, poranek wnet trwa, a my kończymy dzisiejszy poranek kulturą. Janusz Grudziński, współzałożyciel zespołu Kult. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ale dzisiaj nie o muzyce będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać, a porozmawiamy o Królowej Polsce. Co to za projekt? Królowa Polska jest to pokaz, taki multimedialny pokaz moich zdjęć, ponad 300 robionych na przestrzeni ostatnich kilku lat w czasie moich podróży po Polsce. Zdjęcia są podzielone na 30 rozdziałów, czyli są o bardzo różnej tematyce, od takiej, powiedzmy, poważnej, patriotycznej, religijnej, po jakieś widoki, krajobrazy, po taką może bardziej frywolną końcówkę, gdzie pokazuje dziwne różne zakłady gastronomiczne, sklepy, taką toalet, jakąś taką stronę, która w tym takim pełnym wachlarzu się mieści, bo nazwa jest, pochodzi od wsi, która pod Nowym Sączem, i jest jakby ten pokaz tytułowany zdjęciem tej tablicy z nazwą miejscowości Królowa Polska. No i faktycznie pokazuje tą Polskę, po której jeżdżę od kilku lat, programowo nie jeżdżąc za granicę na wakacje, ale jeżdżę i zimą, i jesienią. No i z takich kilku tysięcy zdjęć wybrałem 330 takich debeściaków i jutro to pokażę. Dlaczego multimedialny? Bo pod tym idzie cały czas moja muzyka, znaczy różna do różnych rozdziałów. Którą sam skomponowałeś. Którą sam, tak, moja muzyka, tak. I to będzie można jutro obejrzeć o godzinie 19, czyli w środę 15 o godzinie 19 w kinie Luna, wstęp wolny. Pokaz trwa 53 minuty, tak. Więc nie jest on za długi, ale na czym się skupiałeś? Jakie były twoje inspiracje, że te zdjęcia się nadają, a te akurat od siebie? No to wiele. Znaczy, po pierwsze, żeby było ostre. To była pierwsza selekcja. Druga, żeby były oryginalne, bo jeśli jest rozdział, powiedzmy, kościoły czy miejsca pamięci, bo są takie rozdziały, no to nie daję w kościołach katedry na Wawelu, tylko jakiś kościół z pewnych względów ciekawy, ale gdzieś kompletnie nieznany. Na przykład? No na przykład w Grajwie taki monster stoi, co wygląda jak jakiś, jakby wylądował UFO. Albo też takie ładne kościoły, na przykład kościół w Kleszczelach, gdzie jest taka figura i stoi taki święty, ma napisane: największa jest miłość, ale tak jest najwy i enk. Tak, czyli tak z humorem trochę to, też. Te zdjęcia. Nie byłbym sobą. Ale są też... te rzeczy muszą być tak, znaczy gdzieś rzeczy też często takie niepowtarzalne, na przykład grup dwojga poległych w wojnie 20 roku, gdzie występuje, znaczy jest, jedną z nich jest kobieta. Czyli rzeczy takie nietypowe, czy na przykład tablica poświęcona też wojnie 20 roku z uwzględnieniem wojsk atamana Petlury. Więc jak się po tej Polsce pojeździ, to więc oryginalność, znaczy jakość, oryginalność też właśnie estetyka. Jeśli są rozdziały pod tytułem krajobrazy czy coś, no to są to ładne krajobrazy, prawda? W tych rozdziałach końcowych też przede wszystkim poczucie, znaczy, żeby to było śmieszne, mówiąc krótko, a jest. No. Żeby jeśli, było zabawne. Jeśli siedzi kot, prawda, jest rozdział zwierzęta, siedzi kot w oknie i tak patrzy, na ścianie domu, gdzie jest napisane psy, no to cicho. Psy. Przepraszam. No ale to jest na tym zdjęciu, to ja tylko cytuję. Taki napis się pojawił. Tak. No to już myślę, może rozbawić.
To, drodzy państwo... Ale to jedyny wulgaryzm. I nie ma gołych bab, także... Także dzieci mogą, można przyprowadzić. To, drodzy państwo, jutro o godzinie 19 w kinie Luna, 15 stycznia, Janusz Grudziński, Królowa Polska, bo tak się nazywa ten cykl, ten pokaz, który zorganizujesz, zorganizowałeś na jutro, a Królowa Polska Anno Domini 2020, jakie masz życzenia, żeby co się w Polsce zadziało w tym roku? No, żeby Duda pozostał prezydentem, to takie pierwsze, co mi się nasuwa. No, żeby dalej to jakoś tak szło, żeby nie było na przykład wojny, gdzie nasi żołnierze na przykład musieliby walczyć na Bliskim Wschodzie, co raczej wydaje się nierealne, ale mówię, żeby ludzie byli, że tak powiem, zadowoleni, uśmiechnięci, żeby tak jak jest do tej pory, ta przestępczość jest zdecydowanie mniejsza, prawda, już nie, w porównaniu z latami 90., gdzie w nocy po Warszawie to się tak chodziło czasami z duszą na ramieniu w tej chwili. A czy Rogera Scrutona myśl znałeś? Jeszcze raz, kto, jaką? Na Roger Scruton, to na konserwatywny, to taki myśliciel, filozof. Nie mówię, czy w ogóle znałeś jego książki, jego przesłanie? Nie. To nie na moją głowę. A co sądzisz, bo wczoraj obchodziliśmy, czy obchodzono rocznicę śmierci Pawła Adamowicza. Aha. Coś się zmieniło w polskim dyskursie po tej śmierci? Jak myślę, że to jest sprawa, że tak powiem, przycichła i pytasz o sytuację na dziś, tak? Mhm. Nie, to już, gdyby nie przypomniano tego, no to właściwie to, myślę, że już tyle przez ten rok się różnych rzeczy innych wydarzyło, że to już właściwie. Tyle, że dostał ulicę, a Lech Kaczyński ma ciągle problemy tutaj w Warszawie. Nie wiem, czy w końcu ma tą trasę łazienkowską, czy nie ma, bo już... Nie wiem, nic ja o tym nie słyszałam, ale... No mieli wrócić do tej Armii Ludowej, to zrobili, więc, a tam bezdyskusyjnie, że tak, no ale tam rada do miasta jest taka jaka, no tak, słucham. Ale wiemy, że w Gdańsku, w Bazylice ma być właśnie powieszony obraz Pawła Adamowicza z jakąś adnotacją odnośnie jego biografii. A właśnie, a przedwczoraj... W Bazylice w Gdańsku? Tak. W środku? Tak. W ołtarzu głównym? A co sądzi Janusz Grudziński o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo przedwczoraj był finał? Tak. Kontrowersja taka, to znaczy tak, teściowa się twoim samochodem zabije, to mniej więcej tak myślę. Znaczy mam tutaj te mieszane uczucia. Mam sentyment, znaczy pewnie. Biednym według naszej religii powinno się pomagać raczej tak skromnie, cichu, a nie z tym całym, z tym co się dzieje. Więc ja na przykład, jak już to raczej, spójrzmy na przykład na mojej rodzinnej ulicy Namiodowej, co robią od lat kapucyni o 12. Wydają obiady bezdomnym, prawda? Od wielu, wielu lat. Od zawsze. No my teraz... I to o tym nikt nie wie. Tylko jest raz w roku show. My teraz posłuchajmy fragmentu muzyki, którą Janusz Grudziński skomponował właśnie do jutrzejszego pokazu.